Zapraszam serdecznie naszego prelegenta, pana doktora Piotra Bireckiego, który zaprezentuje nam wykład pod tytułem Czy warto być dziedzicem przeszłości? Proszę Państwa, przyjechałem tutaj na to spotkanie z taką potrzebą podzielenia się kilkoma uwagami na temat tego, czym jest tak naprawdę dziedzictwo. Ten temat dziedzictwa już dość długo we mnie siedzi, dlatego że my na uniwersytecie też zajmujemy się czymś takim, co właśnie, czym jest dziedzictwo współczesne, więc mówimy też o kreacji tego dziedzictwa, o definicjach, jak to wiadomo, w akademickim gadaniu się jest. Rzeczywiście temat ten jest dla nas bardzo, bardzo gorący. Chciałbym zacząć od takiej książki, która się nazywa Umierający Europejczycy. To jest taka książka austriackiego dziennikarza Markusa Gausa, w którym przeczytałem rzecz smutną. Dlatego, że pojechał on do mieszkańców Łużyc, próbując dowiedzieć się, co się z nimi dzieje, kiedy tracą swoje obyczaje. Po 1989 roku w Polsce obserwują wzrost i zainteresowanie tymi obyczajami, a u nich te obyczaje powoli umierają. I ten Gauss próbował zanalizować całą tą sytuację, dziwiąc się, że Łużyczanie, którzy przetrwali nacisk Karola Wielkiego, przetrwali nacisk Bismarcka, przetrwali nacisk Adolfa Hitlera, jako Słowianie mieszkający po zachodniej stronie Łaby, nagle tracą swoją tożsamość. I rozmawiał z ludźmi, którzy mówią o tym, że mają taki bieg wielkanocny od 1540 roku, który jest kultywowany. I teraz, w ostatnich latach, więcej w tym biegu bierze udział osób, które przyjeżdżają pochwalić się swoimi końmi, niż samych Łużyczan. I coś dzieje się złego, powiedzieli, w naszym dziedzictwie, co powoduje, że tak naprawdę nasza tradycja stała się powodem do radości firm turystycznych, które próbują z nas uczynić takie zwierzęta w klatce, do których się przyjeżdża, ogląda się, mówi się o tradycji, o dziedzictwie, a tak naprawdę to zanika, to już nie jest treść naszego życia. Skarżyli się też na procesy asymilacyjne, takie, które są powodowane, które są napędzane przez koncerny, przez korporacje, przez kult marek, przez kult logo, przez kult konsumpcyjny i które zaczyna zabijać autentyczne więzi w człowieku na rzecz właśnie wielkich organizacji handlowych. I tutaj w sukurs przyszedł też mi, rozmyślając o tym, przyszedł mi Andrzej Stasiuk, który napisał w jednej z książek, że teraz jest tak, że wiele osób z młodzieży chce tak naprawdę mieć iPhone'a, ale nikt za tego iPhone'a nie chce umrzeć. I to właściwie te notatki, te myśli, które tutaj zaprezentowałem, które wyczytałem właśnie w tych książkach, stały się takim kołem napędowym do tego, o czym tu jeszcze chciałbym powiedzieć. Mówimy o szeroko pojętym dziedzictwie. To dziedzictwo widzimy, składają się elementy naszych kulinariów, występy muzyczne, różnego rodzaju obyczaje, które wykształciły się z XVIII i z XIX wieku. Wcześniej one były sposobem na życie. Nie można było mówić o tym, że mieszkańcy, którzy ubierają się rzeczywiście w niebiesko lub w czerwone stroje, są dziedzicami jakiejś kultury, dlatego że oni sami byli tą kulturą. Dopiero w okresie rozwoju intensywnego rolnictwa, zmian społecznych doszło do tego, że ludzie zaczęli zostawiać swoje dziedzictwo i zaczęli przechodzić do miast i tam próbowali jeszcze odtwarzać te sposoby życia, ale one już tak naprawdę były nie do odtworzenia. To dziedzictwo stało się, czyli zespół różnych tradycji stał się dla nas też w okresie po 45 roku, stał się takim elementem trochę wstydu. Chodziło o to, żeby zerwać więzi łączące nas z naszymi małymi wsiami. Nie użyłam jeszcze słowa ojczyzna, mała ojczyzna, bo to przyszło dopiero później. Ale generalnie ludzie wstydzili się, mówiąc, że są z małych wiosek, z małych miasteczek. Wstydzili się opowiadać o tym, że mieszkają na jakiejś wsi. Kultura i tradycja miała raczej stać się domeną cepeli i tego, że możemy w cepeli kupić sobie strój czy laleczkę, krakowiaczkę i to jest
to jest taki element, w którym my wyrażamy nasze zainteresowanie przeszłością i naszą kulturą. I po 1989 nagle pojawiło się w naszym obiegu słowo mała ojczyzna. Nie bardzo wiadomo dokładnie było na początku, co to ma oznaczać, ale wzięło się ono z takiego bardzo ciekawego doświadczenia, jaką mieli nasi sąsiedzi zza Odry, czyli Niemcy, którzy wytworzyli takie pojęcie heimatu. Tutaj często używamy też na Pomorzu takiego słowa, że to jest nasz heimat. A to słowo jest bardzo ciekawe, bo ono mówi o czymś takim, że tym takim rdzeniem tego słowa jest słowo tajemnica. Pochodzi ono od niemieckiego słowa geheimnis, czyli ten heimat to jest rodzaj pewnej tajemnicy, którą niosą z sobą ludzie mieszkający na małym obszarze. Ten heimat, czyli po 89 w Polsce nagle nasza mała ojczyzna miała stać się takim miejscem, gdzie będziemy się czuli ciepło, bezpiecznie, będzie to nasza taka idylliczna kraina, do której zawsze będziemy chętnie wracali. I to pojęcie na stałe wszczepiło się nam w naszą świadomość. Ono czasami się pojawia, czasami zanika. Mam nadzieję, że znowu się pojawi, że znowu będziemy członkami tego heimatu, czyli tej przestrzeni, w której będziemy czuli się dobrze. Tutaj chciałbym przywołać słowa profesora Hausnera, który analizując sytuację w Polsce, mówi o tym, że nasze społeczeństwo jest jeszcze społeczeństwem komórkowym. Takim społeczeństwem, którego zaufanie ogranicza się do małej komóreczki. Tą komórką to jest najbliższa rodzina, najbliżsi znajomi i tak naprawdę ta przestrzeń, którą my postrzegamy jako kapitał społeczny, jest na razie przestrzenią w wielu wypadkach łowów. Te łowy to są łowy, gdzie my przychodzimy i chcemy odnieść jakieś sukcesy, chcemy być zauważeni, chcemy złowić dobre kontakty, chcemy złowić zamówienia, chcemy złowić inne elementy, które też społecznego działania, które nam pozwolą się rozwijać. Ale to powoduje też, że ta przestrzeń łowów nie jest płaszczyzną małej ojczyzny. Pytanie jest takie, czy my chcemy tą małą ojczyznę cały czas tworzyć, poddawani procesom asymilacyjnym i czy chcemy tą ojczyznę tworzyć wtedy, kiedy duża ojczyzna ma zupełnie inne interesy. Ona próbuje często rozerwać małą ojczyznę, realizując własne cele polityczne czy ekonomiczne. I pytanie jest teraz takie, czy my jesteśmy w stanie zdefiniować to, czym jest dziedzictwo ziemi gotyku. Jak wiemy, takiego tworu, który raczej obejmuje i administruje, powiedzmy, w tej dziedzinie obszarem 4 gmin i ostatnio miasta Chełmży. Zastanawiałem się, czy może pomyślimy o stworzeniu księgi dziedzictwa ziemi gotyku, czyli takiej księgi, która przekaże przyszłym pokoleniom to, co jest dla nas istotne. Dlatego, że na tych warsztatach także będziemy próbowali zdefiniować to, co jest dziedzictwo, co to jest tradycja, dlatego że dziedzictwem jest wszystko. Od trawnika po jakieś właśnie piosenki śpiewane przez zespoły muzyczne, ale tradycja jest tylko tym, co chcemy rzeczywiście z tego dziedzictwa przekazać następnym pokoleniom. I tutaj będziemy próbowali dostrzec, co to jest dziedzictwo ruchome, czyli to dziedzictwo duchowe, dziedzictwo, które się rozpina w tych działaniach kulturalnych, działaniach obyczajowych, czy jest to dziedzictwo nieruchome. Tutaj jest łatwiej nam oczywiście to definiować, bo najczęściej to oczywiście mówimy o tym, że są to zabytki nieruchome, czyli łatwo powiedzieć dwory, jakieś kościoły, ale to dziedzictwo, które jest to dziedzictwo nieruchome, ono powstało przypadkowo poprzez zniszczenia wojenne, poprzez jakieś ewentualnie większe okresy hossy, które pozwalały na powstawanie większych majątków, ale jak myślimy też o dzisiaj i będziemy na tych warsztatach to właśnie omawiali, że dziedzictwo nieruchome to jest także dziedzictwo, które my tworzymy. Czyli budujemy na przykład dworki w tej chwili, bardzo modne. Szczególnie mi się podoba jeden tutaj na obszarze gminy z kolumnami korynckimi, który właśnie jest wyrazem takiej tęsknoty za pańskością, za pewną jakością życia. A z drugiej strony
Zanikają nam te bloczki, domy sześciane, które były wcześniej budowane tak, aby ujednolicić krajobraz architektoniczny całego państwa. I teraz dziedzictwo tak naprawdę jest nam bardzo potrzebne tak naprawdę, ponieważ musimy to dziedzictwo wykorzystać jako element budowy kapitału społecznego. Czyli musimy wyjść poza nasze społeczeństwo komórkowe, poza bardzo wąskie grupy zaufania, poza pole łowów własnego rozwoju ekonomicznego lub społecznego, na rzecz tak naprawdę budowy pewnego hermetycznego obszaru, który będzie obszarem bezpiecznym, będzie obszarem powszechnego zaufania. Wiem, że to jest trochę właśnie idealistyczne, co mówię, ale tak naprawdę uczestniczymy po 89 w takim właśnie procesie budowania zaufania, który sięga dalej niż tradycyjne chłopskie czy miejskie zaufanie na rzecz znacznie szerszych obszarów. Więc tak, jesteśmy w tym momencie w procesie tej budowy. Te projekty, które będą w Ziemi Gotyku będą realizowane, one będą wzmacniały ten proces budowy dziedzictwa. I pytanie jest takie, czy my chcemy rzeczywiście zbudować zespół dziedzictwa, tradycji, zabytków ruchomych, nieruchomych, dóbr kulturalnych, które przekażemy następnym pokoleniom nie jako zespół zachowań folklorystycznych, ale jako treść porozumienia międzypokoleniowego, jako treść zaufania pomiędzy ludźmi młodszymi, pomiędzy starszymi, które nie będzie tylko takim sztucznym spajaniem pokoleń, ale czy rzeczywiście dziedzictwo stanie się podstawą budowy szerszego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za tą refleksję. My mamy taką prośbę, ponieważ chcielibyśmy też wśród uczestników zrobić takie bardzo krótkie badanie, krótka ankieta, i byśmy mieli taką wielką prośbę, żebyście Państwo spróbowali odpowiedzieć dosłownie na kilka pytań dotyczących właśnie dziedzictwa lokalnego, żebyście spróbowali się zastanowić, czym dla Was jest to lokalne dziedzictwo, czy znacie jakieś elementy, co Waszym Państwa zdaniem jest tutaj najbardziej cennym elementem dziedzictwa, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o obszar naszego tutaj LGD Ziemi Gotyku, tak? Proszę Państwa, kolejnym właśnie też naszym tutaj wspaniałym zespołem, którym się bardzo szczycimy, który też powstał w ostatnich latach na terenie gminy Łubianka z kolei, przy też wielkim wsparciu tutaj akurat Centrum Kultury i Gminy Łubianka, jest zespół artystyczny Łubianioki. I gdzieś tam w korytarzu ten zespół już czeka.
bardzo, zespół Bianioki z Łubianki. Wielkie brawa! Jak Państwo widzieliście, to jest właśnie żywy przykład międzypokoleniowej inicjatywy, prawda? Coś tu sprzęga. Tak, już przechodzę. Także właśnie takie inicjatywy, proszę Państwa, międzypokoleniowe chodzi w naszym projekcie, żeby się zintegrowała młodzież właśnie z seniorami, z osobami starszymi, bez względu na wiek, żeby właśnie mieszkańcy naszego obszaru chcieli się, interesowali się swoją kulturą, dziedzictwem i kultywowali to właśnie w różny sposób, czy poprzez śpiew, czy poprzez sztukę, czy poprzez właśnie kulinaria, także w różne formy.